Dzień dobry, witam się z Wami Oliwia Botor i zapraszam na wydarzenia. W nocy z dnia 21 na 22 lutego 2005 roku został zamordowany słynny malarz Zdzisław Beksiński. Dziś skończyłby 76 lat. Mordercą jest syn małżeństwa pracującego u malarza. Przenieśmy się na miejsce zdarzeń, gdzie jest nasza reporterka Marta Cimoła, która przekaże nam więcej informacji. Znajdujemy się pod mieszkaniem Zdzisława Beksińskiego przy ulicy Sonaty 6 w Warszawie. Mordercą okazał się Robert Kupiec, liczący 19 lat. Nastolatek zadał ofierze 17 ciosów nożem. Morderca wraz z 3 lata młodszym kuzynem Łukaszem Kurtem wyniósł ciało na balkon i próbował zmyć ślady zbrodni. Wchodząc zebrali dwa aparaty fotograficzne i płyty CD.